Hej, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie, najprawdopodobniej po raz ostatni w grze The Last of Us Left Behind. Tak jak widzicie, jesteśmy nadal w centrum handlowym i nadal bawimy się w strzelanie do siebie pistoletami na wodę. Jest to bardzo stresująca sekwencja, ja się zawsze boję, że przegram. O, dostaniesz za swoje. Masz za swoje, Riley! Co? O, chyba się muszę napompować, muszę uciekać. Dobra, jestem napompowany. Nie dosikasz do mnie. Prędzej się wypompujesz. Tak! Dobrze! Dopompuj się, Eli. Już zaczęliśmy przegrywać. Dobrze. Jeszcze jesteśmy w stanie to dogonić, chociaż nie będzie łatwo. Dobrze, jest. Chowaj. Kurde, nie! Minimalnie. Trudno, przegraliśmy. Ale to nic. Rozjebałam cię na cacy. To dlatego, że trudno było rozpocząć ten odcinek, będąc już w trakcie potyczki i dopiero zaczynając was witać. Gdybym nie stracił tyle na początku, może bym wygrał. Pierwsza trafiona przegrywa. Dobrze. All in. Wabank. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Gotowa? Dopompuj się. Jak najbardziej na tyły. Nie mogę pójść w prawo, nie? Chociaż dobra, spróbujemy wziąć ją szeroką stroną z prawej. A creepy są te monitory. Przyznam szczerze, że nie widzę żadnego ruchu. Ja, jest! Fuck! Dobrze! Nadrobiłem. Dobra, koniec. Spoko. Do dwóch wygranych. Jeszcze raz. Dobra. Jazda. Raz, fair. Dwa, trzy, cztery. No już, nie musi być 10. Miałaby wystarczająco dużo czasu, żeby cię obejść naokoło. Wycofajmy się w róg, bo to jest najbezpieczniejsze w tym przypadku. Boże, te telewizory znowu straszne są. Czy ona gdzieś tam się przypadkiem nie przemieszczała? Nie. Czy mi się wydawało? Nie, wydawało mi się. Jest! Jest za ladą. Dałem? Dałem! Pięknie! Trofka z kisy! Super! Widziałaś to? Poznałaś rękę mistrzyni? Okay. A takich jak ty wywalają z armii. O, no! Zaczynasz pomału przeginać teraz. Dokładnie, daj jej... Riley... Daj jej spokój. Gdyby nie to, że zgodziła się na 3 tury, to byś przegrała od razu. Cały dzień. Ale musisz wracać. I ty też, niestety. Muszę wrócić. Okej. Okay. Luz. Może cię chociaż odprowadzę? Zapraszam. Czemu nie? Idziemy. Wezmę plecak. Hej, no... Trochę mnie poniosło, ale mówiłam serio. Które serio? Bo ty dużo rzeczy mówiłaś. O. Przecież wiem, że ci zależy i... No wiesz, chcesz tego, więc... Nie zatrzymam cię. A może powinnaś? Nie, błagam, nie odchodź.
choć bez ciebie umrę z tęsknoty. Fantastyczne aktorzenie. Dam sobie radę. Ty też dasz radę. Kiedyś się spotkamy. I wtedy będziesz wyszkolona w zabijaniu świetlików. Weź je sobie. Po co jej dwa? Mnie się nie przydadzą. No tak, ona dostanie prawdziwe. A masz jeszcze tego Walkmana? No raczej. A weź pokaż. Trzymaj. Czego słuchasz? Do muza od ciebie. Naprawdę uschniesz beze mnie. Spadaj. Olej to, chodź. Maj, co robimy? Zobaczysz. No tak, nadzą czadu, korzystając z ostatnich chwil. Du-du-du-du-du. Co ty? Serio? No chodź! Ruszaj! Kurde, w którym roku wybuchła zaraza? Staram się teraz zastanowić, jak bardzo ograniczone są ich gusta muzyczne, w sensie do którego roku, prawda, normalnie się rozwijał przemysł muzyczny. Dawaj, co jest? Hej, co tam? Ktoś posmutniał. Nie idź. O, załamka. O, setki pękających 15-letnich męskich serduszek. Za co? Nie no, 15 trochę przesadziłem, troszkę niżej. Co teraz będzie? Coś wymyślimy. Ale Marlin raczej na to nie... Czekaj! No i same to na siebie, moje drogie, sprowadziłyście. Dobrze, że dziewczyna ma broń. A tymczasem wracamy do tej drugiej linii czasu, w której Ellie ma już leki dla Joela. Ale musi jeszcze z nimi wrócić. A w okolicy zrobiło się, jakby nie patrzeć, gorąco. Że nie spadła z tym śmigłowcem. Okej, jak będzie przebiegała nasza droga powrotna? Autentycznie nie pamiętam. Dają mi troszeczkę surowców, co oczywiście oznacza, że będzie trudno. Tu przejście pewnie budynkiem. Zdjęcie ekipy. Przybliż. No. To chyba nie jest zdjęcie ekipy, która... Tych żołnierzy, których historię czytaliśmy na różnych kartach przez ostatnie kilka odcinków, nie? Bo imiona chyba mi się nie zgadzały, chyba że coś zapomniałem już. Dobra. Coś tu wyraźnie się zaraz popsuje. Co jest? Idealnie. Co my tu kurwa robimy? Kogo obchodzi ten staruch i jakaś gówniara? Im szybciej. A, przyszli po nas. Przeszukajcie wszystkie zakamarki. Ile mamy strzał? Jedną. Idź sprawdź z tyłu. Myślicie, że nożami możemy... Zobaczyli mnie? Nie, no nie wierzę. Nie wierzę, że mnie zobaczyli po prostu. No strzel! Błagam, strzel! Dobra, nieważne.
Osłaniać mnie, idę! Ani mi nie pozwolą cięciwy naciągnąć. Będę musiał zginąć i spróbować jeszcze raz. Tak będzie chyba najrozsądniej. Twardziel w ogóle strzela w swojego przeze mnie. No, sorry, musieliśmy doprowadzić do tego, bo w bardzo kiepskim stanie dałem się wykryć. Hej ty, poszukaj z drugiej strony. Jak oni mi tam wtedy zobaczyli? Normalnie jakieś nielogiczne dla mnie. Dobra, ten się usunął, tamten jest w budynku, ten wchodzi do tego budynku. Ja bym się najchętniej cofnął tutaj po strzałę, licząc na to, że nikt nic. O właśnie, trzy strzały, to już jest coś, czym mogę zacząć się bawić. Dobrze. Przejdę sobie z tyłu lady. Co my tu mamy w środku? Nożyce. Być może jakąś bombę jeszcze będę w stanie przygotować. I tak, oczywiście przypomnieliście mi, że mam ten tryb skanowania, polegający na tym. On mi się od początku gry nie podobał, więc właściwie to dobrze, że go nie używałem. Wow. Dobra, troszkę wycofam. Czy ty wyjdziesz na zewnątrz, się wychylisz albo coś? Nie. Gdzie jest twój kolega? Twój kolega jest tu. Idź sobie przodem, pięknie. Trafiony, zatopiony. Masz już coś? Słyszysz mnie? Wejdziesz do sklepu? Mamy tak, trupa! Kurde. Tamten przybiegnie. Rozstrzelić się! Dobra, biegnij, Eli. Podnieś ładnie wszystkie strzały, czyli kurde jedną, super. I lecimy tam. O, wchodzi tu. Nieważne. Jego spróbujemy zajść. O, jeszcze więcej strzał, super. Jego spróbujemy zajść. Dobrze! Świetnie, Eli. Bardzo ładnie. Dobra, muszę iść po Joela. Szukają okazji, to ją znajdą. Dobra, już chyba nam wiele nie zostało. Patrzę go i spierdalam stąd. Kto tu się czołgał? To nikt nikogo tutaj nie ciągnął, żadnych zwłok, bo to było bez sensu. Najpierw na dół, bo widzę, że tam się coś świeci do podniesienia. O, nie, nieważne. Czekajcie. Wiem, że tam było coś do obejrzenia, ale skoro krew tu się ciągnie w drugą stronę, no to chyba najpierw wypadałoby to zbadać, nie? A. Jest nagranie audio. Przesłuchajmy sobie. O, to. Włącz. Usłyszeli mnie! Ej, ja nie pamiętałem, że jest w ogóle taki motyw w tej grze. Wyłączmy latarkę, bo oczywiście ludzie są na tyle ogarnięci, że światło również ich. Okej, okay. Są trzy zombiaki. Jestem. I trzech kolesi. Pełno tu zainfekowanych. Kurwa. Wykurzymy ich. A co to? Cegiełka? Tego się nie spodziewaliście, co? Tak sobie myślę, że najlepiej by było po prostu wykorzystać to zamieszanie. Fuck! Nie chciałem! Dobrze. To jeszcze nie czas, żeby się z nimi napieprzać. Zabił! Dobrze! Zabił! Pięknie! Bardzo ładnie, a tamten ich powinien teraz z dystansu wykończyć i by było najlepiej. Zabij! Jakąś amunicję chłopaki wydropili albo coś?
Jest tu kurde tyle tych butelek, że po prostu mogliby mi jedną użyczyć. No naprawdę go nie widzisz. Daj mi butelkę, to ci pokażę. Jest. Doskonale. Lećcie tam, ciśnijcie go. Ja mam swoje zajęcie. Którędy to się szło? Tędy pewnie. Jak myślicie, którędy przyjdziemy? Muszę to obejść. Pewnie tędy, co? Nie? Tu, górą, super. Wszystko jasne. Przy okazji podnosząc surowce. O. Co to jest? Pójdziemy dołem. Co to było? Kurde, schodzą goście. I co, udało wam się coś znaleźć? Skąd wiadomo, że oni tu są? Przeszukaliśmy to. Znaleźliśmy ślady. Co to było? Idą zainfekowani! No idą, jak to się stało w ogóle? My spróbujemy pójść dołem. Nie, 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 idź sobie. Dobrze, chyba zdążyłem zrobić jedną drugie. Co tam szło? Co tu szło? Biegnij, Eli, biegnij, 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 biegnij. Czemu nie chcesz biec szybciej? Powiedz tymi dziewczyno. Dobra, chyba dobrze ich... brzydko mówiąc, wyruchaliśmy. I to my jesteśmy teraz na pozycji wygranej. Nawet nie chcę się tam wracać po jakąś amunicję, niepotrzebne mi to. Pięknie. Dobra, tylko jak się stąd wychodzi? A, pewnie półką w górę, tak? Czy nie tak? Albo w ogóle tędy. Tędy, jeszcze lepiej. I wyjdziemy pewnie blisko lokacji, w której jest Joel, tylko... bramą, która wcześniej była zamknięta. Tak, oczywiście. Pamiętacie, ja mówiłem, że ładnie jest to tu wszystko oświetlone w ten sposób zawsze, że bardzo przemyślana gra. Dają mi amunicję, jak widzicie. To oczywiście oznacza, że czeka nas sporo napierduchy, która, śmiem twierdzić, nie będzie łatwa. Ta gra lubi rzucać trudne wyzwania na sam koniec. Tam chłopaki łupią chyba bramę do Joela. Cholera! Na dół, na dół, na dół. No nie, nie, tak spieprzyć. No czemu? Ej, do góry. Dobra. No. Leży. Jest koleś drugi. Serio. Leży. Góra wyczyszczona. Tam jeden koleś idzie. Nie żyje. My się przyjdziemy teraz tutaj, żeby... na wszelki... O fuck, o fuck, o fuck. Eli, musisz coś zrobić. Z tyłu, plecy. Mam dwie strzały, super. Czy ktoś jeszcze tu idzie? Ten idzie na górę. Tam jest spokój.
Na. Będzie nóż. Zdążymy. Stój. Już teraz nic nie zrobisz. Mamy cię. Coś wypuściłeś z siebie? Nie. Szybka kontrola, na dole jest ok. Chłopaki już chyba nie próbują Joela mi zgarnąć. Ja szybko zmieniam się na łuk, w którym mam dwie strzały i zaraz być może będę miał więcej, bo tu chłopaki chyba nic... Kurde, nic po sobie nie zostawili. A szkoda. Jeden padł. Jest jedna strzała, super. Robisz trochę stresująco. Tu jest! No fajnie, że mogę w ogóle coś zestrzelić stąd. Pewnie już biegnie ekipa, co? Dobra, bardzo mnie to niepokoi. Czemu ich nie widzą? Oni się teraz chowają? Czy to w ten sposób właśnie działa? Bardzo teoretycznie. Nie, Eli! Błagam, dlaczego to zrobiłaś? Chciałem naciągnąć cięciwę, nie mam bladego pojęcia, dlaczego strzeliła. Ja zajmę się drzwiami. Pięknie. I został oczywiście jeszcze jeden koleś, który jest na górze. I do niego możemy podejść właściwie. Damy radę. Zabiję jasny szlak. Kurwa. Ale spieprzyłem. Nie wierzę. Byłem normalnie pewien, że już mam to z głowy. Dobra, szybko. Sprawdźmy, co się dzieje, na jakim jesteśmy etapie. Okej, większość jest wyrżnięta, zostało tych dwóch. Nie mam strzał, tu będą dwie. Nie, nie będzie, bo już mi je zebrali. No to co, to muszę się raszować z bronią. A, tu został jeden jednak. Nie żyje. Został ten na górze. Serio, Eli, teraz zrób to tak, jak chcieliśmy od początku. Wychyl główkę, wychyl. Kurde! No, dobra, czysto. Do... Joela oczywiście nikt się teraz nie dostanie, ale my musimy jeszcze się przebyć naokoło, znaleźć amunicję, bo tak jak pewnie się domyślacie, to jeszcze nie koniec. I bylibyśmy bardzo naiwni, gdybyśmy wierzyli w to, że w tym momencie przeciwnicy nam odpuszczą. Na szczęście tu widzę przynajmniej dwie strzały. Dwie niestety tylko. Z życiem stoimy bardzo dobrze, tam chyba nic nie ma, są cegły i butelki, tylko i wyłącznie. Przydałaby się amunicja do broni palnej, bo myślę, że długo nie wytrzymamy w ukryciu. A kręcenie się za nimi w taki sposób, żeby... Co to było? Amunicja, super. Kręcenie się za nimi tak, żeby ich zachodzić z tyłu i eliminować cichaczem, no to będzie... jakaś masakra. Gdzie ten koleś? W ogóle się zatoczył, zniknął i go nie ma. Dobra, trudno. Co będzie, to będzie! Tutaj, przy drzwiach! Przyspieliliśmy ją! Teraz ją wykończ! Pierdolcie się! Dobra, wyraźnie musimy się udać do sklepu. I czekać, aż zejdą po schodach.
broń palna. Jedna kulka. Leży, leży. Jakaś broń, coś, amunicja? Nie. Mniej więcej 3 kulki idą na typa, jeśli nie zabijamy go naraz. Jeden jest tu. Dostał raz. No, o, serio! Nie żyje. Ja też się nie trzymam najlepiej, więc może po prostu stworzę sobie apteczkę. Dziękuję. Jeszcze jedną. Będą mi niezwykle potrzebne, coś czuję. Jeszcze się w nimi nie bawimy. Na razie zatrzymujemy. Ktoś coś gdzieś? Czyżby był tu za barierką cały czas? Się skradał? Nie wierzę. Pewnie, że tak. Gamoniu, w ogóle jak? Mistrzu taktyki. Idzie jeden, dwóch. Trzeci wchodzi. Tego spróbujemy ściągnąć z łuku, bo to jest w sumie wykonalne. Albo tamtego. Dobra. Wiesz, co? Wytrzymał mój strzał z łuku. Nie żyje. Główka. Musi być główka. Dobrze, jest główka. Też musi być główka. Jeszcze mi ich brakowało, nie? Główka, pięknie. Gdzie kto? Fuck, 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 fuck. Zabiję cię, ty gówniaro. Nic mnie nie zabijesz, nigdzie mnie nie zabijesz. Ta dziwka jest moja. Spieprzaj! Zabiję cię, ty gówniaro. Kurwa mam. Pięknie, 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 broń, broń, broń. No, super. Ej, no, spanikowałem, bo tyle czasu poświęciłem na użycie apteczki, a nic się nie stało. Biegnie z tamtej? Biegnie. Ja wyraźnie muszę w tym czasie biec tutaj i zebrać wszystkie te pierdoły, które leżą. Amunicja, broń. Ukryć się tu. Uleczyć się jak najszybciej. Dać im się tam powybijać. To nie moja wojna. Ej, ja nie muszę się przecież bić z głupkami, z tymi zębiakami. Bo tylko oni zostali, nie? Tak mi się wydaje. Tu jest amunicja, jak nic. Pewnie, że jest amunicja, jest broń. O, doskonale. Czyli pod tym względem stoimy naprawdę bardzo dobrze. I teraz sobie się stąd przedostaniemy do naszego Joela. I będzie wszystko dobrze. Nie muszę przecież eliminować zombiaków, to by było głupie, gdybym musiał to robić, skoro czuję się bezpiecznie, jestem ukryty. Jeden zombiak jest tam. Nas to wali. Serio! Muszę! Muszę po prostu! Jesteście najgorsi. Aha, Bosko. Dobra, to przyjmujemy po prostu falę na siebie. Ale to jest bzdura jakaś moim zdaniem, nie? Nie, wiej! Wiej, w ogóle nie czekaj na nic. No jak można było chybić coś takiego?
Przemęczymy ten odcinek. Przemęczymy go. Dobrze. Cisza. Na planie. Dosyć. Jeśli ktoś tu jeszcze jest, lepiej, żeby do mnie nie startował. Bo skąd jak reszta? Słyszeliście? No dobra, przynajmniej faktycznie troszkę się wydropiło, pierdół. No. No. Lecimy do Joela. I teraz już lepiej, żeby to naprawdę był koniec. Musisz żyć, Joel. A, wracamy do pierwszej linii. Zastaw drzwi! Jesteś tutaj starszy. Eli! Dziewczyny uciekają. Co z naszymi plecakami? Muza dalej łupie. Ale to dobrze, bo... Dobrze i źle, bo zębiak z daleka ciągną w kierunku hałasu. Ale z kolei im bardziej my się oddalamy, tym jesteśmy bezpieczniejsi, tak mi się przynajmniej wydaje. No, przechodź piesza. Czymby? Tym nie. Tym. Biegnę jak mogę. Dajesz. Dobra, idź. Czysty, czysty. I got you, baby. Czemu nie mogę biec szybciej? Chcę szybciej. No, okej, to tyle. A może się da? Może krzyżyk trzeba trzymać? Ja już nie pamiętam, że grałem w tę grę 100 lat temu. Nie, nie. Krzyżyk nie. Kółko nie. No, the fuck! Musi się czymś dać szybciej. Wciskam analog, wciskam krzyżyk, wciskam L2, R2, nic nie robi. Jest, dobra, mam. L1, przepraszam. Już, teraz damy radę. Odpychaj. Żyjemy. Teraz ty nożem startujesz. Dobra, współpraca. Lecimy. Po schodach. Rusztowanie. Tędy uciekniemy. Żebym ja to bieganie pamiętał w trakcie poprzedniej sekwencji, kiedy Eli... Tędy! Za nami też są! To też by mi poszło pewnie lepiej i łatwiej. Zbliżają się! Fuck, tu! Kurwa, za mną! Jak ty tak szybko tam przybiegłaś? Aha, bo musiałeś być pierwsza, żeby mi pomóc. Tędy, zanim się przedostaną. Jezu, ja słyszę ich głos na swoich plecach, nie! Dam radę. Jest, żyję w przyszłości, więc muszę dać radę. Dobrze. Dzięki. Leć z nożem. Ale brutal. To chyba tyle. Eli, twoja ręka. No tak, gdzieś musiała dostać ugryzienie. Nie. Obrzydliwie to wygląda. Nie. Obie. No i jak ta historia potoczy się dalej, to już chyba wszyscy wiecie, nie? Eli okaże się niewrażliwa na wirusa.
No jej przyjaciółka umrze krótko po tym. Spokojnie. Robiłam to już. Taki wątek, który był tylko napomknięty w podstawce, a tymczasem... Jakby... No, kiedy grałem po raz pierwszy, mocno dał mi po emocjach, pamiętam. Spokojnie. Tam jest jeszcze coś do rozbicia, jakby co. I co zrobimy teraz? No właściwie to jest wrok śmierci, taki... Posłuchaj, według mnie mamy dwie opcje. Pierwsza z nich... Idziemy na łatwiznę. Szybko i bezboleśnie. Nie jestem jej fanką. Druga... Walczymy. Niby po co? I tak zmienimy się w to coś. Gdybyś tylko wiedziała... Przecież mogliśmy dzisiaj zginąć milion razy. A do jutra, ja wiem, może dojść jeszcze kolejny milion. Ale zawalczymy. O każdą chwilę, którą spędzimy razem. Dwa dni... Czy dwie minuty. Nie oddamy tego. Nie chcę się poddać. Według mnie... Musimy to przeczekać. Możemy razem... spędzić ten czas i poetycko odlecieć. Ale pamiętacie, że... A jest trzecia opcja? Jedna z was zmieni się pierwsza i wtedy rzuci się na tą drugą. Przykro mi. No chodź. Spadamy stąd. Resztę historii musicie sobie dopowiedzieć sami. Znaczy, znacie ją, więc wiele nie musicie dopowiadać. Ha, bardzo fajne uzupełnienie głównej historii gry. Naprawdę bardzo fajne. Podejście troszeczkę z innej strony, bo raz, że prawda, wydarzenia dzieją się w dwóch miejscach w czasie naraz. Na dwa, że są właśnie chyba głównie po to, żeby uzupełnić wizerunek postaci przedstawianych w podstawce. Jakoś usprawiedliwić ich motywację, być może coś w tym stylu. I tak się zastanawiam, bo studio Naughty Dog wspominało jeszcze o drugim dodatku fabularnym, który ma wyjść do gry. Nie wiem właściwie, jaki jest jego status w tym momencie, czy z tego zrezygnowano, czy to cały czas powstaje, czy to w ogóle były plotki, że coś takiego ma powstać. Ale zastanawiam się, co miałby ten drugi dodatek ukazywać, bo w tym momencie historia wydaje mi się już kompletna. Chyba że drugi dodatek pokazywałby naprawdę wydarzenia, które dzieją się po zakończeniach fabuły podstawowej, fabuły głównej. To by było mega ciekawe i no i po raz kolejny wydałbym pieniądze na The Last of Us. Zresztą nie oszukujmy się, ja bym... Sosowski w ogóle, było nazwisko polskie. Ja w tym momencie, właściwie od momentu, kiedy tylko pierwszy raz zagrałem w tą grę, jestem nią tak zajarany, że wszystkim, co mogłoby uzupełnić historię tej gry dla mnie, by uzupełnić doznania, wrażenia, byłbym skłonny wydać na to pieniądze. Właściwie zastanawiam się, jak to możliwe, że ja jeszcze nie zaopatrzyłem się w komiks, chyba 4-zeszytowy wydany przez wydawnictwo Dark Horse, właśnie... uzupełniający historię The Last of Us. Ktoś z was pisał, że ten komiks w ogóle... w tym komiksie pojawia się bohater, którego namiot znalazłyśmy razem z Lely w centrum handlowym. Winston chyba się nazywał, albo William, albo coś innego na W. No, w każdym razie ja nie jestem specjalnie zwolennikiem wydawnictwa Dark Horse. Jestem
uważam po prostu, że wykupują oni licencje i później nie są w stanie ich poprawnie wykorzystać. No ale cóż, jeśli twórcy gry podpisują się pod wydarzeniami w komiksie, no to może jednak zajrzę, może coś mnie skłoni. Tym bardziej, jeśli by się okazało, że są jakieś ładne wydania w twardej oprawie, a nie tylko zeszytówki, które pewnie w kosmicznych cenach gdzieś tam latają teraz na eBayu. No cóż, mogę pochwalić po raz kolejny dubbing w grze. Ja teraz, jak pewnie wiecie, jestem w trakcie ogrywania The Order 1886 i tam główny bohater... aktor głosowy, który życza głosu Joelowi w The Last of Us, życza głosu również głównemu bohaterowi Orderu. I no nie wiem, jak to jest możliwe, że koleś, który tutaj jest świetnie wdał się w rolę, wpisał się w rolę i świetnie naprawdę zagrał przez całą grę, tak w Orderze no idzie mu fatalnie. Także po raz kolejny muszę pochwalić voiceover właśnie w The Last of Us, tym razem w Left Behind, jako naprawdę fantastyczny, bo ja może nie jestem sceptycznie nastawiony do polskich dubbingów, ale naprawdę daję każdemu szansę i większość mnie zawodzi. Szymon Figura, kolejne polskie nazwisko. Jakoś tak niespecjalnie teraz przykładałem uwagę, ale rzuca mi się co chwila coś tam w oczka. Swoją drogą mam gdzieś kontakt do jednego z głównych deweloperów gry, który jest Polakiem, oczywiście mówi również po polsku, i zastanawiałem się przez jakiś czas, czy nie wykorzystać tego kontaktu i nie zaprosić tego pana na przykład do udziału w jakimś podcaście, porozmawiać z nim o grze, być może dowiedzieć się czegoś ciekawego, jakichś ciekawostek, które raczej nie wypłynęły jeszcze na wierzch. Wiem, że z waszej strony na pewno pomysł miałby szerokie poparcie, tylko oczywiście wiecie, ja muszę sam się do tego zmotywować, bo jednak musiałby się troszeczkę przygotować, żeby przypadkiem nie wypadło to głupio. Była jeszcze chyba jakaś Julia z polskim nazwiskiem, ale nie zdążyłem doczytać. Sporo jest takich nazwisk prawie polsko brzmiących tutaj. No i cóż, ja bardzo bym chciał, żeby powstał ten drugi dodatek. Gra jest naprawdę fantastyczna. Ja zresztą już mówiłem wam o tym nieraz. Kiedy skończyłem robić dla was serię na ślepo, to był czwartek albo piątek, to przez kolejny weekend skończyłem grę jeszcze dwa razy. Zrobiłem wszystkie trofki z trybu dla pojedynczego gracza, zostały mi tylko trofki z multi, których nie chce mi się nigdy robić, bo naprawdę wymagałem kupy czasu, a no multi mnie nie zachwyca. Jest przyjemne, szczególnie jeśli gra się ze znajomymi, ale nie jest na tyle porywająca, żebym faktycznie przez tam dwa albo trzy tygodnie chciał do tego wracać codziennie. To samo było zresztą z Left Behind. Grę ukończyłem dwa albo trzy razy. Ukończyłem trzy razy pierwszego dnia, jak tylko wyszła. Czyli wyobraźcie sobie, przesiedziałem przy tym jakieś 6 godzin. No dobra, trofki wbite, 3 łącznie podejrzewam, bo jeszcze za normala powinienem dostać. O, dziwne, być może pierwsza była za normala. No i to tyle. No niestety po raz kolejny kończymy naszą przygodę z The Last of Us. Mam nadzieję, że dane nam będzie spotkać się jeszcze w kolejnym dodatku i wy również trzymajcie za to kciuki. Dziękuję wam bardzo za uwagę w tej kolejnej udanej, myślę, serii krótkiej, bo krótkiej, ale udanej. Ja się przynajmniej dobrze bawiłem, mogąc wam w końcu uzupełnić tą historię i pokazać dodatek. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już niedługo w kolejnych seriach. I tylko na koniec wspomnę, że wczoraj w końcu dotarła do mnie paczka z drugim sezonem The Walking Dead, który na pewno niedługo będę chciał wam pokazać. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa!